No cześć, jestem Alan i dziadek jest moim najlepszym kumplem, co może wydawać się dziwne. Jestem zwyczajnym nastolatkiem ze znajomymi w moim wieku, ale o wiele bardziej lubię trzymać się z dziadkiem. Od zawsze był dla mnie wzorem do naśladowania i ostatnio stało się coś, co kompletnie odmieniło nasze życie. Od zawsze byliśmy blisko. Nauczył mnie jeździć na rowerze i razem graliśmy w baseball. Któregoś dnia przez przypadek wybiłem szybę w oknie naszej sąsiadki. Zamiast powiedzieć jej o tym, dziadek ukrył się ze mną za murkiem. Pani Scott, gruba, starsza pani, która mieszkała obok, była wściekła, gdy to zobaczyła. Wyjrzała przez wybite okno i wydzierała się, jak bardzo miałem szczęście, że nie byłem jej wnukiem. Od razu dostałbym po tyłku jej kapciem. Te jej babcine groźby wywołały u nas atak gromkiego śmiechu. Dziadek zawsze zachowywał się, jakby był w moim wieku i to było w nim najfajniejsze. Teraz jestem w liceum i mam napięty grafik. Odrabianie lekcji, nauka do egzaminów, praca na pół etatu w kawiarni i spotkania ze znajomymi powodują, że nie mogę się spotykać z dziadkiem jak poprzednio. Dlatego staram się dzwonić do niego chociaż 2 razy w tygodniu. Babcia zmarła dawno temu i od tego czasu czuł się bardzo samotny. Pewnego dnia pomyślałem, że założę dziadkowi konto na fejsie. To nie było takie proste, ale praktyka zrobiła z niego mistrza. Odnalazł kolegę, z którym odbył służbę wojskową. Poprzedniego sąsiada, z którym nie widział się od lat i nawet kilku kolegów z klasy. Jeden z nich wrzucił prastare zdjęcia z dziadkiem, których nigdy wcześniej nie widziałem. Na jednym z nich dziadek był na imprezie sylwestrowej ubrany w kieckę, perukę i naszyjnik. Wyglądał przezabawnie. Gdy pewnego dnia wracałem z pracy spotkać się z dziadkiem, zauważyłem pewną dziewczynę. Była nowa w okolicy. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Czytała książkę. Była taka piękna, że na jej widok miałem motyle w brzuchu. Chciałem się przedstawić, ale gdy szedłem w jej kierunku, potknąłem się i upadłem tackiem na podłogę. Zamiast dokończyć dzieła, podniosłem się i co sił w nogach wybiegłem w nadziei, że niczego nie widziała. Biegłem do dziadka, wyrzucając sobie, jakim byłem idiotą. Wywinąłem orła przed najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Byłem przekonany, że bezpowrotnie straciłem szansę na kolejne spotkanie. Widok dziadka wytrącił mnie z tego rytmu. Nowiutki garniak, świeżutkie buty i butonierka. Wyglądał niesamowicie. A dokąd młodzież się wybiera? Spytałem. Powiedział, że właśnie idzie na randkę z pewną panią, którą poznał na fejsiku. Czatowali kilka dni i wyglądała na miłą i interesującą osobę. Bardzo imponujące było patrzeć na dziadka, który jeszcze wczoraj nie wiedział, co to są te internety, a dzisiaj leciał spotkać się z panią z Facebooka. Życzyłem mu powodzenia i w drodze...